Idę o Polo. Trafiłem kiedyś na książkę, która się nazywa Pegas Dęba Juliana Tuwima. Pytałem o nią różnych ludzi, ale nikt jej praktycznie nie zna. Ona chodziła za mną przez jakiś czas, tym bardziej, że Tuwim wykazuje się tam niesamowitą erudycją. Ja zaczęłam czytać tą książkę i się głośno zanosiłam śmiechem w biurze. Narodowe Centrum Kultury ogłosiło taki program Ojczysty dodaj do ulubionych. I wtedy od razu przyszła mi na myśl ta książka, żeby nie żebym ją przeczytał, czy żebym zrobił albo zrobił z niego spektakl, tylko właśnie użył jej do pracy z młodzieżą. No i tak zaczęliśmy myśleć o tym, jak z tego można by było stworzyć jakieś takie działanie, cykl warsztatów. Celem była zabawa językiem, ale od razu jakby powstawały różne pomysły, bo to jest taki bardzo twórczy pomysł na zabawę językiem. Do tego, co jakby próbował sprowokować Tuwim w myśleniu o języku, żeby dodać do tego naszą choreiczną wartość, czyli ruch, dźwięk i relacje w grupie. Idę o Polo! Pomyślałam sobie, że można by przedstawić jako przeźroczyste, takie to niby stereotypowo kryształowe, tak? Takie jest powiedzenie. Jakby każda litera byłaby naczyniem i w każdej literze mogłyby się znajdować inne rzeczy. Słowo nadzieja na przykład kojarzy z drzewem, bo jest mocno zakorzenione. Ja nie wiem, jak się ono nazywa, ale ono ma takie liście jak palce. Idę o Polo! Chcieliśmy go wpisywać w przestrzeń miasta. Chcieliśmy go wywoływać, skandować, wykrzykiwać. Brawo, panowie! Trzymać! Tureczki nie! Chodziło o to też, żeby z tego balu w operze wycisnąć coś, co jest jednak takim przekleństwem naszych czasów, które on wykrakał albo które widział już w latach międzywojennych. To jest ten rodzaj takiego zmuszania czy wymuszania, żeby pieniądz rządził tym światem. Samego zagadza, zwierzęta za nas, do banku straganów, sklepików i gaz, i gaz, i z banków straganów, sklepników do kelnerów, lekarzy, oficerów, rzeźników, Idę o Polo! Nawiązywaliśmy współpracę z różnymi łódzkimi szkołami, ale też po prostu zapraszaliśmy młodzież i w ogóle już później zapraszaliśmy wszystkich do tego projektu. Pierwszy wyraz.
coraz bardziej ubogo go traktują przez wirtualną rzeczywistość, pozwalając jakby skrótami się komunikować SMS-owo. Chciałem jakby odwrócić ten proces i pokazać, że w języku siedzi jakaś ogromna energia. Idę o polo!